哦。No, man. Nie wierzę! Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj jest z nami Hogaty. Witam. No i zagramy sobie takie trzy małe pojedynki 1v1. Generalnie pierwsze spotkanie to będzie tak jakby ping-pong. Zasady oczywiście zaraz zobaczycie. Drugi to będzie po prostu mecz, w którym Hogaty będzie miał do dyspozycji Rumble. Ja niekoniecznie. No a trzeci tryb to będzie niespodzianka, także warto poczekać chwilę. No dobra, no to pierwsze spotkanie, czyli tak jakby ping-pong. Zasady są proste, piłka lata bardzo szybko. No i nie możemy przekraczać połowy. Można kopać piłkę tylko zza połowy. Okej, okay, dobra, to będzie bardzo ciekawe w takim razie. O no. Jezus, kula jest naprawdę... A, i mamy 100 boosta, dobra, bo... No tak, to jest nielimitowany boost i jest trochę szybszy. A ten rumble, co jest włączony w tym momencie, to o co chodzi? A ten rumble tylko nie zauważyłem, poczekaj teraz. Podejście numer 2, zasady już wcześniej wytłumaczyłem, teraz już nie ma rumbla. Okej, okay, widzę, że zasady były tłumaczone, więc... One tylko są raz tłumaczone, tak? Proszę cię, kto by przypominał zasady? To tak jak instrukcje na składanie stolika. No, o Jezu, ta piłka bez kitu tak odlatuje śmiesznie. Dopiero po pół... To leciało w bramkę? Jakim cudem? Ja byłem przekonany... To leciało przed siebie po prostu. Ja byłem przekonany, że to leci pół kilometra nad bramkę. No i generalnie tutaj też chciałbym powiedzieć na początku, że może część z was już zauważyła, ale... Wystąpiłem też na odcinku u... No nie. U Hogatego, gdzie sobie tak luźno pograliśmy, pogadaliśmy, dlatego zapraszam oczywiście. Powiem ci, że ja się muszę łapać, żeby wracać na swoją tą... No proszę pozycję nie atakować. I żeby do piłki ci nie odbijać. Bo już chciałem wcześniej uderzyć, tak... Bo powiem ci, że kiedyś grałem też w taką wersję, że można było w powietrzu przekraczać połowę i uderzać piłkę za połową w powietrzu, no ale to taka... A ta jest chyba taka bardziej spokojna. Nie no, to jest połowa, że ty masz chyba wyćwiczone te piłki, żeby one ci do połowy wracały, mam takie wrażenie. Ja pierwszy raz na takim trybie gram, Czekaj, coś mi to przypomina, takie, że trzeba przyjąć piłkę, żeby była na twojej połowie, czekaj. Co mi to może przypominać? Ale jakiś sport taki. Oszukiwanie i granie w swoje gierki z przeciwnikami na jeden na jeden? No, rozumiem, Edek. Nie, tak, ale coś każdego mi to... tak... Gościa tutaj widzisz takimi jednostkami. Ale nie, no to może ja sobie stanę tu z boku, to sobie postrzelasz? Ale petarda ale ładny poleciała. Strzał, no. Petardę z fest, tak? Nie, no, ale naprawdę. Nie, no pewnie ktoś mi napisze, jak mogę nie kojarzyć, ale przypomina mi to jakiś sport jak 150. A wiem! To jest jak ten. Hokej taki stołowy. Jak to się nazywa? Air hokej, ten co nad morzem zawsze jest. Chodzi ci, to ma nazwę inną. To nie jest air hokej? To ma taką śmieszną nazwę jakąś tak? Swoją typową. Tak nie mi wiem. Się wydaje. Ale tam też jest tak, że zwykle jeden naparza z całej siły. No, odbija się od wszystkich ścianek, a drugi musi to jakoś przejąć, wiesz, bo to ciężko potem tak złapać, jak tak, drugi tak, to naparza. Tak, no tak, i rozumiem. To mi przypomina, dobra, ale się cieszę, że sobie przypomniałem. Dobrą masz taktykę, bo dostaję piłkę praktycznie pod koniec mojej połowy, przez no co ciężko cokolwiek z tym zrobić. Może piłeczka jakoś podleci? Ojej! Ja już to widziałem w okienku. Ej, ale w sumie to jest prawda trochę, że jak jesteś osobą atakującą tutaj, to masz o tyle łatwiej, że ta piłka wraca co chwilę na twoją stronę. No tak, tak jak w zasadzie w tym unihokeju. Ciekawe, co to za nazwę ma inną, tak jak mówiłeś. Unihokej, nie, dobra, air hokej. Nie, unihokej to jest ten, co na WF-ach grasz. Tak, wiem, pomyliłem się teraz. Ostro tutaj przy ataku. Nie. Nie ma. Ale nie, no dalej mi się wydaje, że jest inna nazwa. Cały czas myślę nad tą inną nazwą. Wiesz, są możliwe. Jakoś to się nazywa inaczej. Że taka, wiesz, taka typowa swojska nazwa, bym powiedział. Swojska nazwa. Krążek na lodzie. Nie mam pojęcia. Szczerze nawet nie wiem, czy kiedyś słyszałem inną nazwę. Ja nigdy nie słyszałem nazwy air hokej. Tak? To tak ci mogę powiedzieć. No nigdy bym tego nie nazwał air hokej, kompletnie. Chyba na stołach tak jest napisane. No, może tak być napisane, ale dlatego... No nie wierzę. ...że jest inna nazwa. Tutaj czas reakcji taka, Hogatego. Taka, wiesz, polska typowa nazwa. Hokej powietrzny. Nie! Nie! Jakie hokej to jest powietrzny. Groźne. Jakaś taka, wiesz, nie wiem, kojarzy mi się z jakąś taką dziwną nazwą po prostu. Typowo polską.
Ale kompletnie nie wiemy. Nadmorski krążek. Stołowy. No bo to nie jest tylko nad morzem, to jest we wszystkich takich salonach gier jakby, nie? Więc. No nie, no ja sobie samą bujawa się chyba dobra. Doszło, doszło. Zawsze na tym trybie, w sensie zawsze jak jest taka szybka piłka, ktoś sobie samobuja strzela. No, no to... Dzień dobry. Dzień dobry. Samobój został wystrzelony. Kurczę, tak teraz pomyślałem, że tutaj taktycznie jest przegrać kickoffa, czyli wznowienie, żeby tak na twoją połowę poleciało, bo wtedy możesz atakować. Czekaj, ja sobie zaraz drugiego samobuja dupnę. Nie! Dobra, nie wejdzie. Jakby tam Edkowi samobój wpadł, to ja bym się tak naprawdę nie pogniewał. Ale to z mojej połowy już strzał był wykonany! Nie, to zaraz VAR zrobimy. Będzie weryfikacja. VAR, sędzia, halo! Będzie weryfikacja to replaya. To ma być. O właśnie, zapiszę replaya. Edek na tych trybach powinien mieć, nie wiem, związane ręce i najlepiej nie móc wykonywać skoków żadnych, tak, tak mi się wydaje. To by była równa rywalizacja wtedy, bez żeby nie skoków, było. Bez skoków to by było... Ciekawe. No i związane ręce, pamiętaj jeszcze. No wiesz, związane ręce to jeszcze tam za dużo nie ruszam, ale... Jest koniec, już nie chciałem zmieniać tak naprawdę nic, także bardzo fajny tryb. Dziękuję Edek za zagranie tego pięknego 1v1, naprawdę ubawiłem się, także... Nie, no to naprawdę mu się podobało, tylko tak udaje. Nie, no dobry, no, nie, no fajne, fajne. Dobra, witam niebieska drużyna. O, niebieska, twoje ulubione kolory. To teraz co jest? Teraz ty możesz używać Rumble, ja nie, taki oto. A, czyli to jest po prostu jakby zwykły tryb, ale... Tak, taki masz 10 sekund, mam 10 sekund na strzelanie bramki, a potem mnie atakujesz. Mhm, rozumiem. Ale już mi się nie podoba to, że ty masz to. Nie, ty zaraz będziesz miał. Nie! No ja tak patrzę, co ty odjeżdżasz od tego. Ojej. Co jest zabawne, no no. Pozdrawiam Adiego, który kiedyś musiał na mnie grać takie, z takimi ustawieniami. Dobra. Boję się. Boję się. Czemu nie podjeżdżasz do tej piłki? A tak sobie nie podjeżdżam, po prostu. O dobra, skończyło się. Mam 10 sekund spokoju. A czekaj, bo ty jeszcze piłkę umiesz kopać autem. To jest w ogóle oszustwo. Jak? Kopać autem piłkę? Co ty... O czym ty mówisz? Nie! A żeby nie wykopał ten zawodnik? Taki dobry, doświadczony zawodnik i musiał wykopać, nie? Nawet nie wiem kiedy, ty czemu masz jakieś często te... Ej, czemu kopa nie dostałeś w ogóle? No bo byłem na ściance, ej, jakoś często mam wrażenie masz te ramble. Nie no, no co 10 sekund, jakby co myślałem, że cię wykopiesz, szczerze powiedziawszy w tym momencie. Jak jadę na ścianie, to tak, to tylko pod dużym kątem można wykopać. Ale mam wrażenie, że co 2 sekundy chyba masz tego rambla. Jakieś oszukane. Nie no, ale już mi się podoba. O nie, to gorzej. On jest przyzwyczajony. Ten zawodnik jest przyzwyczajony do takiego czegoś. Używanie boosta za każdym razem. Myślałem, że bardziej ci to ten. No myślałem, to... że bardziej ci to przeszkodzi, że gdzieś na ścianę wyjedziesz, coś, kurde. To jest akurat jedyna taka umiejętność, którą czasem bym chciał na sobie użyć, jak mam. Rozumiem, rozumiem. Okej, okay. Taki zawodnik z Cyby. Z Cyby? Ban za gimbo skróty. Dobra, tutaj i pyk w piłeczkę, Edek. Ja sobie będę też bardziej jeździł właśnie i będę próbował tutaj testować te moce, żeby to mocami A co porobić, to tak bardzo rzadko testowałeś? Nie, nie! Ale to jest denerwujące, tak znowu miałem taki w ostatnich chwili sobie przypomniałem, że ty możesz to mieć. No to jest zabawne dla mnie, to jest akurat nieśmieszne. Mijasz mnie tak starał. Przez chwilę miałem takie, co ty robisz i po chwili sobie przypomniałem, że pewnie to masz. Ale nie zablokowałem, no nie. O nie, nie wleciałem w piłkę, fuck. Nie, muszę strzelić, zanim dotkniesz. Dobra. Zostaw to. Dobra. Ale myślałem, fart. Że dotknę gdzieś tam końcówką już, i... No jakbyś dotknął, to byś miał bramkę, chyba żebyś podwoziem dotknął. Kolce to są trudne.
do obronienia. Chyba tak bez umiejętności to chyba kolce się najtrudniej broni. No wiadomo, że też w niektórych sytuacjach na przykład tej pięści czerwonej. Znaczy wiesz, zależy jak osoba leci na te kolce, ale no... No bo nie, jak nie, wiesz, no, jak generalnie lecisz ciężko we mnie, to obronić. Jak ja jestem na kolcach, nie? To no. Wybijesz. W zasadzie te kolce to tak naprawdę, jak ktoś ma kolce, a ktoś musi obronić bez umiejętności, to trochę, nie wiem, że to się tylko u mnie grało na WF-ie, ale murarza? Coś takiego. Murarz. Ale... Ty w budowlance byłeś? Nie, no jak to teraz... Ja nie wiem, jaką to może być normalnie nazwę, ale na przykład dwie osoby albo jedna stoi na środku sali, to w podstawówce się grało i trzeba przebiec obok bez dotknięcia. Tak samo w kolcach. O. Trzeba minąć bez dotknięcia, bo inaczej stracisz kolce. Nie rozumiem, bez nic tutaj chyba w budowlance byłeś jakieś... No nie, Ricardo, dlaczego ty w to nie grałeś? I to było świetne. A bo Hogaty jeszcze zanim w ogóle hale były, to do szkoły chodził. O, ja nie ten, nie akceptuję takich rzeczy, o których ty tutaj opowiadasz. Na korytarzu, tak, na korytarzu w łeb był pewnie. Na korytarzu? Nie, no to chyba twoja patusiarska szkoła takie rzeczy robiła, no. Nie wiesz. Jeszcze mnie porobił tym, w taki sposób. Aż sobie muszę to zobaczyć. Nie wiesz. Tak leci pyk. Nie wiesz, że mnie jeszcze tak porobiłeś. No nie. To było zabawne. Ale ja się czuję zniszczony w tej chwili. Mentalnie i niementalnie. Nie, za 3 sekundy znowu to dziadostwo. Nie dziadostwo, tylko moc po prostu. No zwał bardzo. Jak zwał. Dobra. Ale że ten gra aż taki tryhard, żeby dobijać te pi... Miałeś... Tak na mnie tryhard, ja myślałem, że na spokojnie. Nie, no miałem moc, którą chciałem zaraz użyć, ale to nie zdążyłem nawet. A zdradzisz, bo już wiesz, i tak nie będziesz mógł jej użyć. Nie zdradzę! Nie, będziesz żył w błogiej nieświadomości. Dobrze, odpalimy zaraz replaya i zobaczymy, co miał Hogaty. A nie zobaczysz na replayu tego. Ale moją ulubioną. O ty. W sumie okay. To aż tyle teraz nie dało. Ale umiejętności, o cię chrupie, o! O nie! Znowu to! A to włączyła mi się na sam koniec, wiesz, to już tak w celu ratowania bardziej ta umiejętność aktualnie była używana. A umiejętność mi się jeszcze nie załączyła. Zabezpieczamy wynik. Ja chcę tylko umiejętnościami, to jest też taki mój challenge. Tylko umiejętności challenge. Tylko umiejętności challenge? No. Tak, bo swoich umiejętności wiesz, nie mam, szczególnie w tym trybie, także... A właśnie chciałem powiedzieć, że tylko umiejętności challenge. To dlaczego Rambla używasz? Ale przekręcił i nie trafił z zawodu. Nie. Dobra. Nie, dokonię cię. Nie trafił. A dobra, trafił. Już myślałem, że za mocno tam pociągnąłeś magnesikiem. Nie no, Dadus 600, ale to nie. A propos Dadus 600, nie wiem czy widziałeś, jaki ktoś tam właśnie u ciebie wyciął fragment, jak gadaliśmy. Nie, bo my nie gadaliśmy. Byle nie kolce, byle nie kolce. My rozmawialiśmy akurat, nie? Byle nie kolce. Nie! Syn! Jest. Był... Aaa, chciałem sobie tutaj... Strzał wrzucić, za późno go dałem. A ty nie zauważyłeś, że jest 0 sekund? No na początku tak nie popatrzyłem. Chciałem sobie w sensie to podbić, żeby to wyżej poleciało, nie? A ta piłka mi odleciała po prostu do przodu. I uderzyła w ziemię. A może teraz trochę lepiej też wygląda. Uuu, a tu jest piłka plażowa? Nawet nie wiedziałem, że jest. No generalnie, tak jak Katę zauważył, na tej pięknej plaży w Szczecinie gramy sobie w siatkówkę plażową. Bo ja nie rozumiem, także... Po prostu jest taki tryb jak siatkówka. No tak, ale to na czym polega, bo ja nie wiem. Ta piłka tak trochę skręca, dziwnie lata, jest lekka. Jest trochę. A to ale większa. Po prostu gramy normalnie, że z każdej tak, tej, tak, czy tak, możemy tak, tylko tak. Na swojej połowie odbijać? Nie, nie, ja z każdej, bo ta piłka to by ledwo doleciała chyba. Po prostu taka ciekawa. Dobra. Bo w sumie ładna jest ta piłka, ciekawie właśnie się zachowuje, ale nie wiem, mało kiedy widziałem, żeby ktoś jej używał. Powiem ci, że ja jej nawet nie widziałem, szczerze powiedziawszy, tej piłki. Był chyba kiedyś taki, był chyba w latem w zeszłym roku tryb na to właśnie. To był chyba jeden tryb, który ominąłem, więc... Możliwe, no. Więc powiem ci, że nie widziałem w ogóle tej piłki, pierwszy raz gram z tą piłką i właśnie nie kumałem w ogóle o co chodzi. Śmieszne jest, teraz. Tak faktycznie wydaje się taka lekka. O nie.
Nie, no, ale w ogóle nie piłka. Dolatuje do bramki, no. No, no. Ta piłka w ogóle nie dolatuje. No bo strzeliłeś. Ale spokojnie, Edek mi daje fory, żeby nie było, także to muszę od razu zaznaczyć. Edek tutaj skalibrował swoje umiejętności po prostu i dopasował je do... Ej, Beskidna piłka się tak dziwnie odbija to. Nie wierzę, ono skręca i to jest najgorsze. Nie. Dobra, czekaj, bo trzeba się skupić. Jak to gdzie? Zobacz ten strzał. Jak do prawej podkręciłaś. Nie, to ja ją podkręciłem do prawej. Gościu. Nie mówię, że sama. Widziałem, że skręciła, nie, że sama z siebie. No jak nie, no skręciła. A nie została skręcona. Jak kark pewien. Który mi zaraz skręcisz, we. Tam. Jak karkówka w sensie, mięso, jedzenie. Skręcasz karkówkę? O co chodzi? Czekaj. To nie jest normalne. Dobra, koniec. Czekajcie, bo chyba Hogaty całe życie w siatkówkę grał. Zaraz się okaże. Całe gimnazjum grałem w siatkówkę. Wychodzi właśnie teraz. Także jestem teraz drugim mistrzem po Edku siatkówki. Także tak to wygląda, proszę państwa. Dokładnie tak. Tutaj jeszcze dla telewidzów wziąłem specjalnie czerwony kolor pojazdu, taki, który dużo osób, szczególnie widzów, lubi. Czerwono-czarny kolor pojazdu. No ale... Czekaj, czemu tak serio mówisz? Czy tak przypadkowa ciekawostka? Ciekawostka, że nie, no serio, no to nie są moje ulubione kolory, szczerze, połączenia. Ale dla dużo ludzi lubi takie połączenia, więc... Ja też lubię czarne z czerwonym. No bo to jest typowe połączenie takie, nie? Szybkie samochody, czarny, czerwony... O Jezu, jak ona się odbiła! Co o, jest? No, no, nie gadał. Czy to no, naprawdę nie wejdzie? Piłka. No wiesz, Edek, no to potrzeba jednak tych umiejętności. A to wejdzie niby? Dobra, nie wejdzie dzisiaj. Not today, gro. A ta piłka jest taka lekka. No trzeba umiejętności, Edek, no widać. Edek i to jest niby ten dobry zawodnik, Edek, tak? No to widzieliśmy Jezus Maria, w akcji. Ta piłka się odbiła? Widzieliśmy w akcji siatkarza. Wiesz, w siatkówce ogólnie nie wiem, czy wiesz, Edek, nie strzela się do bramek. Tutaj się strzela. Nie wiem, czy kojarzysz taką dyscyplinę sportową jak siatkówka? Siatkonoga to jest. Czy jak to się to nazywało? Ta piłka sama skręciła. O co chodzi? No, a jak ja broniłem, to gadał, jakie umiejętności ja. Tak, oczywiście. Nie, no, nie a było. To się tak ciężko nadrabia wynik. Jezus Maria, ta piłka! No zaczyna mnie denerwować piłka, która się nie porusza normalnie. Nie narzekaj, wygrywasz. Tak zwykłe piłki. Ty, działa tu demo w ogóle? Nie wiem, chyba tak, czemu miałoby nie działać. Okej, okay, dobra. W siatkówce przecież nie raz ktoś był faulowany. Chyba, że Friendly Fire powinien być bardziej w siatkówce. No, Friendly Fire to na tobie bym przetestował, szczerze powiedziawszy. Dobra, dawaj, no, Friendly Fire rób. Nie mogę. Ajajaj, no Edek, no takiej piłki nie wykorzystywać. To ja nie wiem już, jaką piłkę wykorzystasz w takim razie. Nie no, powoli się zaczynam stresować. Jeżeli takie już nie wykorzystujesz piłeczki, no to o czym my rozmawiamy? Edek, co to ma znaczyć? Czek. Nie. Dobra, jesteś za wolny, żeby to strzelić. Czy to myślałem. Im dalej, im bardziej w powietrze wybijesz, to ona skręca jakby pod wpływem wiatru w ogóle. Ej, możliwe, no, tak jest w sumie. Zasadzie. No tak. Ona jakby pod wpływem wiatru zmienia kierunek. Tak ona jak pod wpływem piłka... mojego uderzenia nie chce lecieć do bramki chyba. No tak, no takie słabe uderzenie, no to wiesz, to piłka się buntuje po prostu, no to fakt akurat, nie? Proszę, opadnij szybciej. Jest, okej, okay, no, pomamy tutaj. Dadus 600, albo właśnie nie. Nie wiem, że będziesz to dzisiaj cały, przy każdym moim głupim tekście to mówił? Tak, jeżeli będziesz takie teksty poruszał, to tak. Takie teksty, piłka opadła. No, mam. Nie wierzę. Jaki skamerski tryb. Ale ta piłka fikoła zakręciła tam. To jest skamerski tryb. Jest. Ale przynajmniej ale ładnie wygląda. Piłkowy. O nie. Nie zauważyłem. No, overtime, okej. Okay. Ja po wczoraj mam negatywne odczucia co do overtime'ów, także. Co, no, niestety. No, graliśmy chyba każdy overtime 2-1 w dupę, także no, pozdro. To nie każdy będzie 2-1. Mecz, wiesz,
Każdy mecz jedną bramką, dokładnie. No overtime to nie dla mnie. No ale to nie było 2-1 przynajmniej. No to 3-2 bez różnicy, szczerze powiedziawszy. Nie spodziewałem się innego wyniku. No, ale w każdym razie myślę, że bardzo fajnie te tryby wyszły. Mi się przynajmniej podobało. No, spoczko, spoczko. Dlatego no co, dziękuję jeszcze na zakończenie tutaj za gościnę Hogatemu. A to ja dziękuję za gościnę, bo to ty mnie gościłeś, przepraszam bardzo. Także zaraz, ja dziękuję. Zaraz edytuję tak, że każdy się będzie zastanawiał, dlaczego to powiedziałeś. No, typowy edit by Edek, także no. No i jeszcze oczywiście zapraszam na odcinek, w którym jestem ja gościem u Hogatego, który też zapraszam. Który pewnie będzie w opisie, ewentualnie jak wpiszecie Rocket League kompilacja widzów, to możecie zobaczyć i wam potem w proponowanych powinno wyskoczyć. Ewentualnie Edek i Hogaty i też pewnie Rocket League. No i to myślę, żeby było na tyle. Mam nadzieję, że jeszcze dajcie znać, czy chcecie jeszcze kiedyś tego Hogatego tutaj zobaczyć. No i ewentualnie propozycje, co byśmy mogli z nim zagrać, dopóki sobie nie naprawi customowych mapek, bo ma zepsutego neta. A, proszę nie obrażać ze względu na internet. Dziękuję. No dobra, no i co? Już bez przedłużenia. Elo, elo.